Wokół terenu przeznaczonego pod galerię Goplana ustawiono nowe ogrodzenie. O wykonanie pracy wnioskował prezydent Leszna. Kilka tygodni temu w Teleobserwatorze pokazaliśmy bałagan na terenie należącym do spółki, która ma wybudować galerię Goplana. Nie da się ukryć, że był to śmietnik w centrum miasta, zarzucony głównie butelkami po alkoholu. Z kolei na drugiej działce były dziury w ogrodzeniu, a jak wiadomo, na tej części terenu są spore wykopy. Urzędnicy na prośbę prezydenta zwrócili się do spółki o poprawę estetyki miejsca. Inwestor postawił nowe ogrodzenie i zabezpieczył dziury.